Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest trochę wtorek, trochę środa. Także wiecie co, tak na pograniczu. Nie nagrywałam dzisiaj nic, bo w zasadzie nic ciekawego się u mnie nie działo. To co najciekawsze i najważniejsze to były moje zajęcia z fotografii i powiem wam, dostałam dzisiaj informację zwrotną odnośnie tych zdjęć, które w przedostatnim vlogu, widzieliście taki jakby reportaż z mojej pracy, jak robię te zdjęcia. I co najśmieszniejsze, ja tak się strasznie postarałam, żeby to było coś takiego oryginalnego, innego i fajnego w temacie, a okazuje się, że prowadzący nie wybrał tych zdjęć, bo nie to, że były złe, one były dobre, bo powiedział, że to były dobre zdjęcia, tylko że one były takie zimne, takie chłodne i lepiej mu się patrzyło na te takie z innej, że tak powiem, beczki, zupełnie z innego miejsca. Takie po prostu gdzieś tam na ulicy coś ciekawego zobaczyłam i sfotografowałam jakiś ciekawy taki fragment miejsca. I właśnie wybrał te, a nie te, które tyle w pracy pożyłam. To było takie śmieszne, troszeczkę zabawne, bo się taka dyskusja rozpoczęła. No ale to tak, takie właśnie wrażenia jeszcze do tej pory tutaj dyskutowaliśmy na grupie. Także tak, po prostu no, dużo pracy włożyłam, tak się postarałam. I tak się zaangażowałam, okazało się, że no, zrobiłam dobrą robotę, ale jednak wrażliwość tutaj nie pozwoliła, żeby tak skusić się na te zdjęcia. No bo słuchajcie, im więcej uczestniczę w tych zajęciach, to dowiaduję się, że z fotografią to wcale nie jest tak prosto, że tam no, niby są reguły, niby są jakieś zasady, ale to nie do końca tak jest. Każdy z nas ma pewną wrażliwość, pewne takie spostrzeżenia i no wiadomo, jakieś uczucia i tak jak wspominałam, wrażliwość na pewne rzeczy i nie każdy wszystko może tak przyjąć, obejrzeć, nie wszystko dla niego jest właśnie takie dobre do odbioru i tak zauważyłam, że ta granica pomiędzy pewnymi zasadami, pomiędzy właśnie tak, czy dobrym smakiem, czy takim złym, jest taka ruchoma i ona jest taka niewidoczna. Łatwo jest ją przekroczyć, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I tutaj trzeba mieć takie jakby wprawne oko. No, trzeba umieć uchwycić odpowiedni obraz, przede wszystkim pokazać go w odpowiedni sposób. I powiem wam, że większość rzeczy, których się nauczyłam, które potrafiłam, muszę zweryfikować i tak jakby od początku uczyć się patrzeć na rzeczywistość, którą mogłabym przedstawić w obrazach. Jest to w ogóle zupełnie inny sposób nauki niż ten, który odbierałam, ale to jest dosyć ciekawe, bo to jest taki jakby wyższy poziom i osoby, które są ze mną na zajęciach, mają naprawdę takie foty no, z wyższej półki, gdzie możecie iść do księgarni, kupić album taki fotograficzny jakiegoś znanego fotografa i oglądać i tam właśnie ludzie mają takie zdjęcia, to jest coś niesamowitego, a oni jednak też będą teraz patrzeć inaczej, będą pracować nad tym, żeby robić inne zdjęcia, no. To coś jest niesamowitego. Ja mam tyle emocji w sobie właśnie i to ciągle przetwarzam i myślę, że no ciekawa jestem, co z tego wyjdzie, jak ta moja droga się dalej potoczy. No ale może zostawmy ten temat i przejdę teraz może do literatury. Próbowałam sobie dzisiaj poczytać Uśmiech losu Katarzyny Michalak. No niedużo przeczytałam, tam parę stron jedynie, ale też zdążyłam się wzruszyć i będę chciała, tak myślę, że może właśnie tego vloga zrobimy w ten sposób, że tak jakby to Sylwestra bym może go przyciągnęła, bo może właśnie chciałabym go poświęcić też na czytanie tej książki, żeby wam coś tutaj opowiedzieć, bo tak naprawdę za dużo to chyba nie będę mogła
mówić o bohaterach, bo jest to jeden, no jest to ostatni taki tom, który przynajmniej na razie wyszedł. Nie wiem, czy to jest w ogóle zakończenie serii. Będę wiedziała, jak przeczytam prawdopodobnie. Być może to będzie już na końcu powiedziane. I nie wiem, na ile Wam mogę też tutaj zdradzić tych wszystkich, te wszystkie informacje, które Wam są potrzebne, czy żeby Was jakoś zachęcić do tego. Nie wiem, będę musiała pomyśleć, jak to zrobić, ale właśnie tak mam zamiar, że może właśnie przez te kilka dni będę miała okazję poczytać, więc może uda mi się akurat skończyć, bo nie wiadomo, co mi tutaj wyskoczy, bo może też jeszcze będę miała jakieś inne zadania do zrobienia. Trudno powiedzieć, życie lubi zaskakiwać. No i może by to było tak z 3 dni, czy ewentualnie jutro bym dokończyła coś, a film zrobiłabym osobny z tej książki. Nie wiem, na razie to są moje takie plany. Zobaczymy, ile będę miała materiału na dany vlogmas i co, i będziemy dalej coś tworzyć, oglądać, robić, czytać. Także może na dzisiaj już skończę, bo pora szykować się spać, bo każdego dnia to coraz później idę spać, bo coś tam jeszcze wymyślam, coś robię. A przecież trzeba się kiedyś wyspać, prawda? Przecież organizm nie może tak funkcjonować cały czas na wysokich obrotach. No, to chyba wszystko, o czym się chciałam dzisiaj z Wami podzielić. Także dla mnie, z mojej perspektywy, mogę Wam życzyć dobrej nocy, bo mi już jest bardzo, bardzo późno, ale jeżeli oglądacie to w dzień i będziemy przeskakiwać do kolejnego dnia, no to miłego dnia w takim razie. Dobra. Kończę i lecę. Witajcie we środę. Tak, środowy poranek. Jest tak szaro, buro. Wczoraj chyba było ładniej, bo świeciło słońce, a dzisiaj już tak ponuro. Ja oczywiście troszeczkę zaspałam, bo jak zwykle późno poszłam spać. Ale sobie troszeczkę jeszcze dzisiaj poczytałam. Zaraz Wam pokażę. Poczekajcie chwilę. No tak, stanę sobie właśnie pod okno, żebyście mnie dobrze widzieli, ale tak troszeczkę może światło się bardzo źle zmieniać. No i właśnie czytałam listy od i powiem Wam, jak mówiłam poprzednio, że tak troszeczkę ciężko mi się czyta, że taki opór napotykam, to w momencie, gdy się już wdrożyłam w to czytanie, to całkiem nieźle to idzie. I powiem Wam, że po 4 latach ja naprawdę niewiele pamiętałam, wiele sobie przypominam. I ta książka jest niesamowicie taka mądra, no uczy. Na przykład odnośnie prezentów, o życzeniach, bardzo tak mądrze jest wytłumaczone na podstawie przykładów. Tam są dialogi oczywiście, no troszeczkę tutaj zdradzam, ale jest to tak w taki mądry sposób napisane. No cóż, no można było się tego domyślać. W końcu książkę napisała pani psycholog, więc miała tutaj pewne zadanie. I rzeczywiście książka ma takie zadanie, żeby coś mądrego przekazać, żeby coś nauczyć, uzmysłowić, więc warto czytać. No i mam nadzieję, że szybko to skończę tę książkę. Będę chciała też w międzyczasie podczytać Michalak. Jakoś mi to nie idzie, chociaż książkę czyta się bardzo dobrze, jest ciekawa, tak jak mówiłam, ale z racji tego, że tam jakieś inne rzeczy wykonuję, to tak troszeczkę te rzeczy mnie odciągają od tego czytania. No i cóż, dzisiaj w zasadzie się nigdzie nie wybieram, do sklepów nie będę chodziła.
No, chyba, że wpadnę na pomysł, że będzie mi potrzebna antyrama, bo mam tutaj pewną ilustrację, którą chciałabym oprawić i powiesić, taką galerię domową zrobić. No i taki raczej spokojny dzień się zapowiada, aczkolwiek jeszcze będę chciała zmontować film, wybrać zdjęcia do codzienności, na codzienność grudniową, żeby wysłać do szkoły. No i tyle w zasadzie. Także zobaczymy, co tam się będzie działo. No, tak powiem wam, podczytuję sobie to Michalak, Uśmiech losu, i powiem wam, że no, trochę mnie autorka zaskoczyła, bo taki trochę wątek kryminalny. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście co tam się dzieje, bo już tu policja się pojawiła i no właśnie, nie wiem, co ty myślicie. I po prostu uradowało to me serce, bo książka zyskała na swojej atrakcyjności. No i zapowiada się dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o początek książki, o fabułę, to prowadzę was może troszkę później, bo muszę przemyśleć, jak wam to opowiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo. Bo nie chciałabym też zepsuć radości z czytania tym, którzy czytają serię, na przykład są w połowie albo na samym początku. Więc no muszę to przemyśleć. Ale powiem wam, że dzisiaj jest fatalny dzień. Tak mi się spać chce. No ledwo po prostu wytrzymuję. Zaczął padać deszcz. W ogóle wczoraj mówiłam wam, że było słonecznie. To mi się pomyliło. Słonecznie to było poniedziałek. Później się trochę popsuło. Wczoraj z samego rana padał deszcz. Potem się wypogodziło, ale nie na tyle, żeby tam słońce świeciło. Ale było przyjemnie dosyć. No a dzisiaj znowu szaro buro, a teraz pada. I naprawdę to jest tak fatalny moment. Jakbym mogła, to bym się położyła i usnęła, chociaż no w sumie mogłabym, ale po co, kiedy zamiast spać, to można coś innego zrobić, ale po prostu walczę sama ze sobą. Dobra, nie zanudzam was tym spaniem. Biorę się dalej do czytania. Jestem ciekawa, aż po prostu mnie tam kręci, co tam się mogło wydarzyć, że ta policja tam się pojawiła i że jest jakieś śledztwo. Dobra, na razie. No kochani, dzisiaj jest ostatni dzień roku, Sylwester. O, u nas strzelają już, ja to już od wczoraj, przedwczoraj. I powiem wam, wyszłam specjalnie, żeby pokazać wam wystrój tych kwiaciarni, co wam opowiadałam, że wystawy ich klimatem mi przypominają z książki tę całą aurę. No i nie udało się, słuchajcie. Myślałam, że chociaż no, dzisiaj wam pokażę, bo tak obiecywałam. No zobaczcie, po prostu zamykano jest, ciemno wszędzie, pusto wszędzie. I myślałam, że po prostu da radę to tak zrobić. No niestety śniegu nie było, bo czekałam na śnieg. Wyszłam dzisiaj, mówię, ostatni dzień roku, więc wam to pokażę. No ale to nawet jakoś to wszystko jest po prostu przeciwko, żeby wam pokazać. Może mi się uda jednak już po nowym roku. No bo mówię tak, no jak nie pokażę wam dzisiaj, no to niedługo przecież te osoby znikną, wystawy znikną, no przecież świat, czas okołoświąteczny i te wystawy po prostu będą zmieniane. No ale cóż, nie wyszło. Tylko mogę się nasłuchać strzelaniny. Może tak troszeczkę bliżej podejdę, odwrócę to, tak zobaczymy to, co po prostu jest wyciemnione. Poczekajcie. No i zobaczcie, tutaj mamy jedną taką kwiaciarnię. No po prostu jest nieoświetlone, więc za dużo nie zobaczycie. Ale mamy jakieś aniołki, tak, jakieś lampki, lampiony, skrzaty. No i tak, no to jest jedna taka, którą mogę wam pokazać, bo akurat z zewnątrz jest oświetlona. Tutaj zobaczcie, światełka są z zewnątrz. Niestety te inne są w zaciemnieniu, więc nic nie zobaczymy.
Tutaj jeszcze z boku możemy przejść, spójrzcie. Tak. Gdyby się świeciło, wiadomo, że byłoby to fajniejsze. A tak to... No nic. Dobra. Po prostu teraz już się w tym momencie rozłączę i przyjdę tutaj innym razem. Mam nadzieję, że nam się uda. A teraz chciałam Wam pokazać taką osiedlową księgarnię Ex Libris. I tutaj czasami można kupić jakieś książki. Wiadomo, jak w księgarni. Ale głównie takie, wiecie, podręczniki, lektury. Chociaż są też takie różne. Na przykład zobaczcie tutaj zamki i klasztory w legendach i baśniach polskich. A teren jest Zenon Gierała i to jest taki nasz tutaj regionalny autor, który wydał książkę Baśni Legendy Ziemi Radomskiej i tam właśnie jest mnóstwo takich historii związanych tutaj z terenem Radomia, jak i około Radomia, takim dosyć rozległym. Tutaj są jakieś baśnie Andersena, Księga Dżungli, a także taka malutka osiedlowa, tutaj Wyspa Skarbów, osiedlowa księga ręka. Dobra, słuchajcie, ja będę zmierzała już w kierunku domu, bo robi mi się zimno. Tu wszędzie wszyscy strzelają, więc nie jest zbyt przyjemnie. Dobrze. No to ja się już zbieram, także na razie. Witajcie w ten dziwny, sylwestrowy wieczór, który jest naprawdę wyjątkowy chyba w obecnej dekadzie, która mija. Ja spokojnie, grzecznie go spędzam, widzicie, słyszycie. Już jeszcze nie ma północy, a tutaj fajerwerki, zimne ognie i różne tam takie. No cóż, dzisiaj taki leniwy dzień. Parę spraw do załatwienia, trochę siedzenia w domu, podczytywania książki właśnie. Czytałam sobie całkiem niedawno Uśmiech losu Katarzyny Michalak. Książka jest ciekawa, wciąż jest w okresie wigilijnym, więc cieszy mnie to, bo na tym mi zależało. Natomiast więcej o tej książce opowiem w osobnym filmie, jak już przeczytam ją. Natomiast wieczór spędziłam przy fantastycznym spektaklu. Aktorzy z naszego teatru, z powszechnego teatru, stworzyli spektakl Dajcie mi tenora. O takim tytule. Ubawiłam się niesamowicie. Zabawna, z humorem, z gracją, jeśli tak mogę powiedzieć. No, fantastyczna. Jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś obejrzeć tę sztukę, to polecam. No i cóż, zakończę tego w sumie chyba 3-dniowego vlogmasa. Będzie to ostatni vlogmas tego roku. Wy już wiadomo, obejrzycie to w nowym roku. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, aby ten rok 2021 był zdecydowanie lepszy od tego minionego. Po prostu ten 2020 niech sobie idzie w zapomnienie, tak jakby go nie było. I cóż, spełniajmy swoje marzenia, swoje cele. Bądźmy dla siebie mili, wyrozumiali i idźmy do przodu. Wszystkiego najlepszego. Pa!